Witam wszystkich. Ostatnio oglądałem film Pętla Czasu i bardzo mnie zainteresował wywiad z obcym, który bardzo chętnie chciałbym wam zaprezentować, dlatego że jest niesamowity. Przetłumaczę go dla was. Posłuchajcie. Oglądam film Alien Code i ta rozmowa, którą kosmita prowadzi z tym człowiekiem. Ta interakcja jest po prostu niesamowita. Więc chcę, żebyście usłyszeli pytania, które są zadawane i rzeczy i filozofie, które de facto nie są filozofiami, ale pomysłami. To jest po prostu niesamowite. Posłuchaj tego o czasie, przestrzeni i takich tam. Ten film jest naprawdę świetny. Nazywa się Alien Code. Odpręż się. Odpręż się. Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Co widzisz? Nie wiem. Jestem martwy? Nie w twoim rozumieniu. Czy boisz się śmierci? Nie. Czy boisz się żyć? Czym jesteś? Niczym, co mógłbyś zrozumieć. Czego do cholery chcesz? Jesteśmy bardzo ciekawi waszego gatunku i waszego doświadczenia czasu. Jest to dla nas ciekawostka. Chcielibyśmy zrozumieć. Linearne czasy wydają się tak niepraktycznym stanem bytu, że uczenie się jest żmudnie powolnym procesem i z każdym pokoleniem zaczyna się od nowa. Żmudny cykl pustych obietnic skazuje ludzkość na męki ignorancji, na zawsze dziecko w ciemności. Ciekawe, że natura mogła ukarać istotę tak złośliwie. Jesteś skazany na uczenie się na nowo, bólu przez wieczność. Jak bolesne musi być posiadanie samoświadomości i świadomości jak ty, uwięziony w niższym wymiarze, takim jak ty. Jezu Chryste, czego ty do cholery ode mnie chcesz? Dlaczego mnie wybrałeś? Wybrałeś? Tak. Dlaczego zdecydowałeś się odszyfrować wiadomość? Pytałeś mnie o to wcześniej. Przyszliście do mojego domu. Nie rozumiemy tej decyzji. Istniejemy w jednej chwili, jednym błysku chwilowości. Rozumiemy wszystko, co jest do zrozumienia w naszym świecie. Dlatego przyczynowość, prawdopodobieństwo i konsekwencje są dla nas tajemnicą. To coś, co nie istnieje w waszym czasie. Gdyby doświadczenie czasu człowieka było takie jak nasze, czy przetrwałby? Czy przetrwałby? Czy przetrwałby? Odpręż się. Gdyby szczeliny czasu zostały wypełnione i człowiek nie miałby już gdzie się ukryć, co wtedy? Nie wiem. Nawet nie wiem, co do cholery masz na myśli. Co się stanie, gdy człowiek nie będzie mógł dłużej czekać? Staniemy się wami? Czy to jest coś, co byś chciał? Nie mogę tu istnieć. To sprawia, że choruję. Zabijasz mnie. Ale dla człowieka istnieje tylko jeden pewnik. Śmierć. Człowiek ukrywa się przed tą nieuchronnością. Pragnie więcej czasu, by się od niej oddalić. Jednak im więcej czasu człowiek ma, tym więcej ona mu zabiera. Przedłużanie swojego istnienia odbywa się za cenę nieznanego cierpienia.
czas decyduje o wszystkim dla człowieka. To ironia, że jest jednocześnie darem i złodziejem. Jak to jest w twoim świecie? Nie możesz tego zrozumieć. Jeśli potrafisz pokonać przepaść między wymiarami, by się ze mną porozumieć, to możesz do cholery spróbować. Wiesz różne rzeczy o nas i o naszym wszechświecie. Powiedz mi. Jeśli szukasz odpowiedzi, które zmienią twoje rozumienie rzeczywistości, czy to nie czyni twojego świata projekcją, a nie percepcją? Co jest autentycznością? Czy widzisz świat takim, jakiego sobie wyobrażasz, czy też obserwujesz to, co jest naprawdę? Jeśli rzeczywistość jest tylko projekcją, to co się dzieje, gdy źródło, gdy świadomość jest nieobecna? Nawet przy wiecznej autorefleksji człowiek nie jest w stanie zrozumieć różnicy między rzeczywistością a iluzją. Z każdym urodzonym człowiekiem przychodzi nowa rzeczywistość, wszystkie konkurujące ze sobą w nieskończoność. Może dlatego człowiek jest tak wiecznie skłócony. Tak skłócony, tak podzielony. Przestań! Czy jestem jedyną osobą, której to robisz? Czy czułbyś się lepiej, gdybyś nie był? Nie chcesz być samotny. Nie chcę cierpieć. Ty cierpisz, tak. Tak, cierpię, a teraz muszę tu siedzieć, aż do cholery umrę. A gdybyś mógł wrócić do momentu, który rozumiesz jako przeszłość, zanim byłeś chory? Gdybym mógł cofnąć się w czasie? Tak, z informacjami, które teraz posiadasz. Jak myślisz, jak zmieniłoby to twoje zachowanie? Co postanowiłbyś inaczej, jeśli w ogóle cokolwiek byś innego zrobił? Powiedziałbym Arist, żeby się odpieprzyli. Wybrałbyś inaczej? Zatrzymałbym to. Zatrzymałbym was. Usunąłbyś nas z równania. Nie mogę. Nie byłbyś w stanie nas zobaczyć. To bez znaczenia. Wiedziałbym, że tam jesteście. Wiedziałbym, że obserwujecie. Sam ten pomysł zmieniłby twoje postrzeganie rzeczywistości, a tym samym zmieniłby twoje zachowanie. Tak. Dlaczego miałbyś się zachowywać inaczej, jeśli nie mógłbyś zrobić nic, by zmienić sytuację? To po prostu... Uważamy, że to jest ciekawe. My nie wybieramy. Nie decydujemy o tym, co się stanie. Nie wybrałem, żeby tutaj być. Nie wybrałem, że zachoruję. Dzieją się rzeczy, na które nie mamy wpływu. My nie patrzymy na świat i malujemy go, jak tylko chcemy. Jeśli naprawdę w to wierzysz, że nie masz kontroli i istniejesz na łasce wszystkich innych. Wierzysz, że twoje myśli nie mają żadnych konsekwencji. Gdybyś wrócił do czasu z wiedzą, którą teraz posiadasz, a której wcześniej nie miałeś, jakie to miałoby znaczenie? Jakie znaczenie miałoby nasze istnienie? Jakie znaczenie miałyby nasze obserwacje? Gdyby czas został zresetowany, a ty zostałbyś cofnięty, jaką różnicę by to zrobiło?